Cześć, jestem Agusi, witam was bardzo serdecznie w naszym szpitalu Two Point, czyli w grze Two Point Hospital. Tyle łapek zostawiliście pod poprzednim odcinkiem, dziękuję za wszystkie oceny. Jeśli dzisiaj się wam spodoba odcinek, również zostawcie koniecznie łapkę w górę, bo my przystępujemy dzisiaj do leczenia osób chorych na kubizm. To jest to choroba, którą poprzednim razem udało nam się odkryć i dzisiaj spróbujemy sobie taką osobę wyleczyć. Jeśli sami chcielibyście pograć w Two Point Hospital, to oczywiście na G2 z kodem AGU macie 3% zwrotu na dowolną grę, w tym również na Two Point, także Two Point Hospital oczywiście, także my przechodzimy już do budowania tego, co mnie interesuje, czyli słuchajcie, pomieszczenie, nowe pomieszczenie, oddział dekontaminacyjny, nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało, ale zobaczcie, 5x3, dość duże to pomieszczenie, w takim razie robimy sobie to w ten sposób, 5x3, tutaj sobie zrobimy wejście i drzwi, myślę, że to jest dobry pomysł, nie będziemy dostawiać kolejnych rzeczy i jakie to jest gigantyczne. Wielka chna maszyna. I teraz tak patrzę, zobaczcie, że nie mieści mi się to pomieszczenie w tym miejscu, jeśli damy drzwi tutaj, więc zrobimy to w ten sposób. Zaraz będziemy kombinować, gdzie urządzimy sobie wejście. Niestety będziemy musieli prawdopodobnie z tej strony tutaj to przestawić. O! Będziemy patrzeć z tej strony, bo nie chciałam zasłaniać jednak tego okna. Mamy dość duże urządzenie, komora dekontaminacyjna. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Akurat mamy pacjenta, który czeka i w sumie skoro on czeka, to zatrzymajmy sobie grę, żeby nie było, że on ucieknie. Że stwierdzi, za długo to trwało, ja jednak sobie idę. Nie tyle, tyle pracujemy na to, żeby tutaj mu pomóc, więc zaraz sobie spróbujemy to zrobić. I chyba tutaj jest gorąco w tym szpitalu, muszę zobaczyć to jeszcze raz, bo powiem szczerze, że dawno nie grałam i nie pamiętam, czy tutaj jest gorąco. Wydaje mi się, że tak. Zobaczmy sobie klimatyzacja. No właśnie, zobaczcie. To pomieszczenie jest mega nagrzane, więc spróbujemy sobie od razu je trochę ochłodzić. Myślę, że nawet dwoma klimatyzatorami. No i od razu sobie ochłodzimy cały ten budynek, który dokupiliśmy poprzednim razem. On już został wybudowany. Może tutaj ustawimy sobie drugi. O proszę, od razu lepiej, od razu chłodniej, od razu przyjemniej, więc nasi pacjenci nie będą narzekać, nie będą się wachlować, że im za gorąco, może jeszcze tutaj w kącie. Okej, mamy całe to pomieszczenie przygotowane, tutaj będzie pracować oczywiście lekarz, bo to jest dość zaawansowane miejsce, więc potrzebujemy koniecznie lekarza, który będzie się nadawał do tego miejsca. No i może niech to będzie Leroy Nutt. Jak najbardziej ma potencjał, urodzony mentor, będzie pracować za chłopie, to nam się jak najbardziej podoba. I rozdaje znajomym komiks, z którym ich umieścił, więc jest to dość ciekawa osobowość. Kończą nam się pieniądze? No i jeszcze nie jest tak źle, mam nadzieję, że nas będzie stać na rachunki. Zobaczmy, zanim przejdziemy sobie do leczenia tego pacjenta z kubizmem, zobaczmy sobie, jakie mamy tutaj wiadomości. Zakończono badanie, otrzymaliśmy kudosy, więc zaraz sobie zaczniemy kolejne badania. Odkryliśmy kryzys mimiczny, czyli prawdopodobnie chodzi o chorobę mimów, którą leczymy w psychiatrii, więc tam ich wyślemy. No i oczywiście awans i nagły przypadek pikselozy, o la la. Słuchajcie, czy my mamy pikselatorium? Wiecie co? Przyjmijmy sobie to. Zatrzymajmy jeszcze na chwilę grę, bo ja muszę zobaczyć, czy my mamy pikselatorium. Chyba nie mamy. W takim razie postawmy tutaj to pomieszczenie. Zaraz będziemy leczyć. Zarobimy trochę pieniędzy, więc to jest akurat dobra sprawa. 4x4. Tyle będzie nam zajmowało miejsca to pomieszczenie. I myślę, że to nie jest zły pomysł, żeby umieścić je tutaj, w tym miejscu. Tutaj możliwe, że powstanie jeszcze jakiś gabinet. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości wyglądało. W każdym razie ustawiamy sobie naszą maszynkę. Chciałabym podnieść teraz ten... No dalej. Chciałam podnieść... O tak. Klimatyzację chciałam podnieść. Przestawimy ją sobie w to miejsce. Dorzucamy gaśnicę, bo pomimo tego, że jest tutaj chłodno, już teraz jest dobrze, ale i tak musimy liczyć się z tym, że jakiś pożar może się wydarzyć. No i oczywiście zatrudniamy sobie tutaj też lekarza. W takim razie kogo by tu zatrudnić? Mamy samych internistów i nie stać nas na zatrudnienie. Słuchajcie, w takim razie jednak ta pożyczka to nie była taka, nie był taki głupi pomysł. Zaciągnijmy sobie pożyczkę, zatrudnijmy sobie lekarza. Niech to będzie ten chirurg, może się nada. No i oczywiście czekamy na pacjentów z pikselozą. Pierwsi pacjenci zaraz powinni tutaj przyjść. A pan co? Nie udało się wyleczyć pana, czy co? No niestety, muchy w nosie miał i dalej je ma. To się zdarza. Nie trzeba się denerwować. Może innym razem coś się w tym temacie uda lepszego rozwiązać. Dobra, ustawiamy sobie ławeczkę. Przekażę z tych gabinetów. No i oczywiście, słuchajcie, to jest to. Pierwszy pacjent z pikselozą, nie z pikselozą, z kubizmem wchodzi do komory. Proszę bardzo, proszę wejść. Otwieramy.
Ja muszę to zobaczyć, jak to wygląda. I co tu teraz się dzieje? Czy my bierzemy tego delikwenta z tej komory? Bierzemy go. Tylko delikatnie. Ciekawe, czy nasz lekarz trenował wcześniej. No i co? To chyba nie powinno być tak. Dobra, on się świetnie bawi. Rozdzielamy go na części pierwsze. I co, wrzucamy wszystko? Oczywiście, wrzucamy wszystko. I co, teraz będziemy losować? Losowanko robimy? Zaraz zobaczymy. O, patrzcie! Wrzucamy jego części ciała, wypełniamy jakiś worek. To wygląda jak worek, czyli dajemy mu nowe ciało. I tak wygląda to leczenie i udało się. Czyli wiemy, co robimy. Tak właśnie wygląda leczenie kubizmu. Mamy pacjentów z pikselozą, ale proszę sobie usiąść. Proszę bardzo. Kolejna ławeczka tutaj dla Państwa. Macie nawet dwie. Swoją drogą przydałaby się również tutaj toaleta. Tak sobie pomyślałam, że to miejsce wykorzystamy sobie na toaletę. Dlaczego? Dlatego, że nic innego tutaj nam się nie za bardzo uda zrobić, a myślę, że warto byłoby toaletę jednak taką mieć. Jeszcze jedno pomieszczenie, jeszcze jedną kostkę sobie tutaj zrobimy. Tutaj też możemy, tu nie możemy. Okej, czyli w tym miejscu będziemy mieć... W tym miejscu będziemy mieć wejście do toalety? Ustawiamy sobie kabinę. Jakby to zrobić, żeby to było w miarę optymalnie, wiecie co? Tutaj nie możemy, to zrobimy tutaj. Tutaj i coś czuję, że to nie będzie zbyt dobre. Nie wiem, czy oni będą mieli dojście do tego, ale mam nadzieję, że tak. Tutaj sobie możemy ustawić zlew. O, i jeśli tak ustawimy, to rzeczywiście nasi pacjenci będą mogli z tej toalety tak korzystać. No i klimatyzacja. Oczywiście klimatyzacja się zmieści tutaj w tym miejscu. Także mamy klimatyzowaną, ładną toaletę. Wiem, że trochę przy wejściu, ale myślę, że to jest najlepsza opcja, żeby wykorzystać ten skrawek, w którym była wcześniej fontanna, więc sobie tutaj to zrobimy w ten sposób. No i jeszcze damy sobie tutaj automat z piciem. Bo wiecie, bo jak oni się napiją, to od razu będą musieli do toalety i tak dalej, i tak dalej. Dajemy sobie przekąski. Kosz na odpady toksyczne pomiędzy się nie zmieści, a zwykłe też się nie zmieści. No to pod okienkiem damy kosz. I co dalej, i co dalej, i co dalej? Chyba tyle. Jeszcze bym środek ten dezynfekujący dała na ściance, tak jak to było w poprzednim pomieszczeniu. No i zobaczmy, jak tam idzie sprawa z leczeniem pacjentów z pikselozy. Chyba całkiem nieźle. Wydaje mi się, że jest nie najgorzej. Kto tutaj się nudzi? Nudzi się Leroy Nat, no tak, no bo wyleczyliśmy pacjenta z kubizmem, a mamy jeszcze do wyleczenia 9, żeby otrzymać pierwszą gwiazdkę, tylko prawdopodobnie pozostali są jeszcze w trakcie diagnozy. I teraz tak, zobaczmy, jak to wygląda wszystko tutaj. Ja myślę, że przydałby się kolejny gabinet internistyczny. Nie dlatego, że mamy duże kolejki, ale właśnie, żeby zapobiegać tym kolejkom. I tak jak mówiłam, tutaj moglibyśmy spokojnie sobie postawić jeszcze jeden gabinet. I teraz tak, co tutaj będzie, bo... Tutaj chyba już nic nie zmieścimy mimo wszystko, więc zrobimy sobie tak, jak to zaplanowałam w ten sposób. Co ja tutaj robię? To nie jest pomieszczenie, które chciałam robić. W takim razie jeszcze raz, gabinet internistyczny. Dokładnie to chciałam zrobić tutaj. Na środku sobie drzwi zrobimy. Takie dość proste, standardowe pomieszczonko, żeby tylko móc zatrudnić jakiegoś internistę i sprowadzić tutaj ludzi. I tutaj w tym momencie możemy zrobić rzeczywiście kolejny kącik dla naszych pacjentów, czyli dostawić kosz na śmieci, dostawić oczywiście jakieś ulotki, automat z łakociami przy wejściu, bo wiecie, tak ktoś wejdzie, kupi sobie jakieś słodycze, proszę bardzo, ulotki, może nie przy oknie, ale przy klimatyzatorze. Klimatyzator przestawimy do kąta. Czasopisma. Czasopisma też im damy, niech mają sobie czasopisma i tutaj również moglibyśmy ustawić telefony. Może tutaj jeden aparat i tutaj drugi? O, i teraz ludzie przychodząc tutaj będą mogli od razu znaleźć sobie jakieś zajęcie, nie będą się na pewno nudzić. Jeszcze dorzucimy ławeczek parę. I co? I mamy przygotowaną fajną poczekalnię taką dla tych ludzi. Dobra, to przesadzamy, przestawiamy. To przestawiamy, bo trochę przeszkadza, nie pozwoli nam się dostać do kosza. No to może tutaj. Tutaj będzie stać i tak chciałam tutaj ławeczkę jeszcze przy klimatyzacji dostawić, żeby wiecie, w razie czego do internisty, jak przyjdą ludzie, żeby mieli gdzie usiąść, jak to zwykle bywa. I od razu zobaczcie, że przyszli pacjenci, także to była dobra decyzja. I musimy zwiększyć atrakcyjność szpitala.
budując kolejne gabinety i kupując kolejne obszary, chyba w ten sposób zwiększamy sobie wartość szpitala. To może kupimy piękne te parcelki z parasolkami. Niestety parasolki będą musiały zniknąć, ale my dzięki temu będziemy mogli przejść sobie dalej i budować nowe gabinety. Rozpocznij szkolenie. Ty chcesz szkolenie? No dobra, no to w takim razie rozpocznij szkolenie z konserwacji. To jest coś, czego brakowało naszemu dozorcy. Czy mamy kogoś, kto może go wyszkolić? Mamy takiego dozorcę, w takim razie rozpoczynamy kurs. I brakuje nam pielęgniarek. Czy wszystkie pielęgniarki są teraz na urlopie w tym samym momencie? Naprawdę? No mam nadzieję, że szybko wrócą z tego urlopu. Zobaczmy dalsze wiadomości. Potrzebny gabinet zastrzyków. Także zaraz sobie zbudujemy gabinet zastrzyków. Niech pacjent poczeka. No i raport z popularności. Odkąd Jasmine Odyssey opuściła nasz szpital, nie wspomniała o nim ani słowem. No cóż, przynajmniej ktoś zrobił jej zdjęcie, kiedy jeszcze tu była. Zawsze coś, nie? Będziemy musieli udoskonalić szpital, jeśli chcemy robić dobre wrażenie na celebrytach. Dokładnie to będziemy musieli robić. I udało nam się wyleczyć 6 z 7 pacjentów, także bardzo dobrze udało nam się otrzymać nagrodę i zwiększyć swoją reputację. No i nowa choroba, zespół jazzowy, uraz nadgarstka, który leczy się na oddziale. Mamy oddział, więc tym się nie musimy martwić. Musimy się jednak martwić nowym pomieszczeniem, czyli tym gabinetem zastrzyków, oddziałem, znaczy dokładnie tak jak powiedziałam, gabinetem zastrzyków. Nie wiem, co ja tutaj z tym oddziałem chciałam kombinować. Ile my tu mamy miejsc? Chyba mamy 3 miejsca spokojnie, czyli zrobimy taki wąski korytarz i ławki stąd zabierzemy, przestawimy w to miejsce może. Dlaczego tutaj to robię? Dlatego, że myślę, że warto mimo wszystko wykorzystać te przestrzenie, a ludzie i tak sobie przejdą, także tym się nie musimy przejmować, że jest wąski korytarz. W szpitalach często te korytarze są naprawdę wąziuteńkie. O ile od góry nie wygląda to jakoś super, to uwierzcie mi, że z perspektywy pacjenta to wcale by nie przeszkadzało. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mamy już pani kuj pierwszego poziomu, no i oczywiście możemy sobie zatrudnić kogoś, kto potrafi kuj wykonać. Myślę, że pan Tobias Everest będzie dobry, jest to chłopak z sąsiedztwa, on się nada. No i teraz możemy skierować naszych pacjentów już w to miejsce. Tutaj, tak jak mówiłam, te ławeczki przeniesiemy, żeby tego przejścia było jednak więcej. Mamy, proszę bardzo, tutaj 2 ławeczki w tym miejscu, jeszcze jedna w tym miejscu i słuchajcie, wiecie co? Skoro atrakcyjność szpitala nam spadła, to spróbujemy sobie o tą atrakcyjność zadbać. Dorzucamy sobie przede wszystkim kosze na śmieci, bo myślę, że to może mieć wpływ. Na pewno ludzie wyrzucają sporo rzeczy nie do kosza, tak być nie powinno. Postaramy się, żeby trochę tych śmietników było jednak w okolicy. Czy tutaj potrzebujecie jeszcze kosza na śmieci? Tutaj chyba było w miarę to wszystko ogarnięte, zwłaszcza, że mamy te lepsze kosze na śmieci. Zobaczcie, przez to, że nasi dozorcy poszli na szkolenie, wszystkie maszyny się popsuły. No może nie wszystkie, no ale kwiatki są niepodlane. Trzeba byłoby coś z tym zrobić. Akurat się szkolenie skończyło, więc mam nadzieję, że nasi dozorcy wezmą się do roboty, bo to jest dość istotne. O, widzicie? Jednak się wzięli, nawet nie musiałam im mówić. Podostawiajmy rośliny w tej nowej części, w nowym budynku. Może tutaj w kąciku, tutaj też dorzucimy kwiatki, no bo czemu nie? Czemu nie? Przyjemniej będzie się pracowało. No i co, gdzie tutaj mogę wcisnąć tego kwiatka? Na środku? Nie chciałabym na środku go stawiać, ale na przykład tutaj możemy postawić, tutaj przy toalecie będzie dobre miejsce przy wejściu. I tutaj. Tutaj też myślę, że możemy sobie zrobić jakieś automaty w przyszłości z tej strony, także to też za chwileczkę będziemy robić. Może półkę na książki? Czemu by nie? Damy tutaj półkę na książki i... Co oni tak uciekają chyba przed duchem, co? Tak, dokładnie tak. Mamy potrzebnego dozorcę, żeby łapał duchy. I wiecie co, skoro mamy już teraz w tym momencie 3 budynki, to ja myślę, że możemy spokojnie zatrudnić kolejnego dozorcę. Może... No niestety nie mamy łapi ducha, ale... W takim razie wiecie co, odpuszczę to zatrudnienie, bo chciałabym mieć kogoś, kto będzie jednak umiał te duchy łapać. To jest jedna z najważniejszych funkcji w naszym szpitalu, jeśli chodzi o dozorce. Wracamy do dostawiania automatów. I teraz zobaczcie, mamy w tym momencie 55% atrakcyjności, także 5% nam się podniosło. Automat z przekąskami. Czy teraz przejdziecie? Przejdą chyba. Przejdą, myślę, że spokojnie, nie będziemy się tym przejmować. Tutaj damy w takim razie to. Zobaczmy, czy się zmieszczą, czy się miną. No,
muszą się zatrzymać trochę, jakby widać ten efekt spowolnienia, kiedy się mijają, więc może jednak ten automat ze słonymi przekąskami sobie tutaj odpuścimy i damy tam na przykład ulotki. Proszę bardzo. Teraz raczej nie powinni mieć większego problemu z mijaniem się. Czy ktoś pracuje w tym gabinecie? W tym momencie jest wymagany pielęgniarz, ale nikogo nie ma. No dobra, zobaczmy wiadomości. Rozdęte ego, niebezpiecznie wysoki poziom narcyzmu, nieleczone może prowadzić do wytworzenia wypełnionej powietrzem ego tkanki, wyrastającej ze wszystkich otworów w ciele chorego. Choroba ta jest szczególnie nieprzyjemna dla otoczenia, wymaga leczenia psychiatrycznego. Lekarz musi ostrożnie wypuszczać powietrze z rozdętego ego za pomocą wielkiej szpilki. Okej, czyli będziemy leczyć tego pacjenta w oddziale psychiatrycznym, więc tam go pewnie wyślemy, chociaż pewnie już sam poszedł, został skierowany. No i oczywiście dajemy awans dwóm osobom, które o to proszą. Mamy zbyt wiele pielęgniarek, część z nich nic nie robi. No nie wiem, zaraz budujemy w takim razie jakiś gabinet. I ostrzeżenie o trzęsieniu ziemi, odnotowano aktywność sejsmiczną w tym obszarze. O nie, proszę, powiedzcie, że nie będzie trzęsienia ziemi, wolałabym, żeby nie było. Spróbujmy coś nowego sobie przebadać, jakieś nowe rzeczy, co by tutaj zrobić. Może, wiecie co... Może zróbmy ogólne badania? Rozpocznijmy ogólne badanie tak, żeby zarobić trochę pieniążków, to się na pewno przyda. Zobaczmy, czy będzie jakieś trzęsienie ziemi. Póki co chyba... O, dobra, akurat wywołałam je. Podejrzewam, że trochę maszyn może przestać działać. Mam nadzieję, że gaśnice są w każdym pomieszczeniu, w którym muszą być. Trochę sypie się tynk na głowę, ale nie panikujcie, ludzie, wszystko pod kontrolą, już po wszystkim. Dobra, myślę, że nasi dozorcy się sobie z tym poradzą. Tutaj mamy właśnie jakieś ubytki tynku z sufitu. Dobra, jednak prawdopodobnie przyda się dozorca, no ale nie ma żadnego ciekawego. Dobra, przyłaź tutaj, zabieraj się za sprzątanie. Skoro już musisz tutaj być, to chociaż zrób, co masz zrobić. No i oczywiście musimy ochłodzić musimy ten budynek, bo za chwileczkę będziemy tutaj stawiać jakieś pomieszczonka, także zaraz się przekonamy, co to będzie. Może jeszcze jeden tutaj. I widzicie, kolejne miejsce na toaletę już znalazłam. Tutaj sobie spokojnie dostawimy toaletę, tak jak było w tym przypadku. No bo nie ma tutaj miejsca, żeby wcisnąć jakiś gabinet, a szkoda byłoby taką przestrzeń zostawić niezagospodarowaną. Co to za pomieszczenie moglibyśmy zbudować? Myślę, że spokojnie. Na przykład jakieś, zobaczycie, w sumie warto byłoby, czego potrzebujemy, bo jeśli mamy kolejki do jakiegoś gabinetu, a w tym momencie nie mamy, co jest w ogóle bardzo, bardzo dziwne. Zobaczcie, nawet interniści czekają w spokoju. Chociaż w sumie, zobaczcie, nie brakuje nam bardzo dużo, jeśli chodzi o atrakcyjność i wartość szpitala, więc może jednak warto sobie podostawiać jakieś takie rzeczy, automaty z luksusowymi przekąskami. Postawić bardziej na wygląd, a mniej na funkcjonalność. Tak jak to zwykle było, zawsze stawiałam na takie bardzo ważne dla mnie upychanie wszystkiego, gdzie się da. Więc może luźno poustawiajmy obiekty tak, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Może zrobimy restaurację. Wiecie co? Nie ma w naszym szpitalu jeszcze restauracja, w osi kawiarni, więc spróbujemy sobie zrobić. Nie wiem, czy tutaj się zmieści 5x4, no to może... No właśnie, tutaj już kompletnie się to nie zmieści. W takim razie przenieśmy to i zróbmy w tym nowym budynku, który właśnie udało nam się zbudować. 5x4, mamy gotowe, drzwi umieszczamy w tym miejscu, barek umieścimy w tym miejscu. Kosz na śmieci gdzieś przy wyjściu by się przydał. O, idealne miejsce. No i rozstawiamy stoliki. Trochę osób na pewno będzie mogło sobie przyjść tutaj zjeść, więc teraz zatrudniamy sobie oczywiście asystenta, który będzie obsługiwał to miejsce. To jest całkiem niezły asystent. I teraz patrzę, że chyba w rejestracji mamy pracującego jednego asystenta, więc ja od razu zatrudnię sobie drugiego, żeby wiecie, każdy wiedział, gdzie ma pracować, bo może się okazać, że tamten asystent przyjdzie pracować w recepcji, a tymczasem w restauracji nie będzie nikt pracował. To mamy już ogarnięte. Jeśli chodzi o wartość szpitala, nie wzrosło to jakoś drastycznie. W takim razie dostawiajmy jeszcze więcej kwiatów. Może jednak pokusimy się o te róże, wiecie? Może jednak róże to jest dobry pomysł, także dostawmy. One w sumie nie zwiększają jakiegoś dużego obszaru chyba. Chociaż wydaje mi się, że działają lepiej niż te zwykłe kwiaty, które rozstawialiśmy wcześniej.
Jeszcze koło śmietnika róża, koło drugiego również. Zobaczcie, jak bardzo negatywnie wpływają te odłamki na wygląd naszego szpitala i na jego atrakcyjność. No to dobra, to zróbmy sobie takie na środku oddzielenie stolików krzakami róży. No i tutaj w ogóle jakoś krzywo to ustawiłam. Kolejne krzaki w tym miejscu. Zaraz się okaże, o, już mamy, zobaczcie, atrakcyjność szpitala spełnioną, także nawet 10% więcej. I ja myślę, że tak właśnie zostawimy to, żeby te kwiaty były wszędzie porozstawiane, nie będziemy ich usuwać, tak żeby tą atrakcyjność jak najbardziej utrzymać. Wartość szpitala cały czas wzrasta, w jakichś gabinetach są kolejki. Czy tutaj jest kolejka? Tutaj jest jedna osoba, ale brakuje lekarza. Czy lekarz poszedł sobie na urlop? Bardzo jest to możliwe. Ja przy okazji, skoro mowa o urlopie, przygotujemy tutaj pomieszczenie socjalne dla pracowników tego budynku. Dobra, w takim razie mamy już wybrane pomieszczonko, rozmiar dopracowany, sofa, fotel. Takie wiecie, po prostu zrobimy mi taki kącik rozrywkowy. Tym razem bez telewizora. A co, niech nie oglądają telewizji. W tym miejscu będą sobie mogli poćwiczyć. Raczej takie miejsce na aktywności, a nie na lenistwo. Chociaż kanapy też służą temu, żeby odpocząć, więc myślę, że jak najbardziej można uznać, że i odpoczynek tutaj będzie. Dywanik. Idealnie. I może jeszcze jedną kanapę, wiecie? Zrobimy rzeczywiście takie miejsce, gdzie będą mogli się socjalizować. Chociaż z drugiej strony myślę sobie tak, że lepiej, żeby nasi lekarze i pielęgniarki i inni pracownicy nie odpoczywali w tym samym momencie, bo jak wszyscy pójdą na urlop, to raczej ciężko będzie zadbać o naszych pacjentów, a no zależy mi na tym, żeby to było jak najlepsze. I teraz tak myślę, że jednak przesuniemy sobie to urządzenie. Dlaczego? Dlatego, że widzę, że te kwadraciki fajnie byłoby zabrać, żeby tutaj było lepsze dojście. Więc klimatyzację przestawiamy w to miejsce. Sprzedałam róże, niekoniecznie. Niekoniecznie to chciałam zrobić, ale za chwileczkę pokażę wam, co dokładnie chciałam zrobić. W takim razie przyrząd do ćwiczeń ustawiamy raz jeszcze. O, tutaj chciałam przyrząd do ćwiczeń. Róża. Również niech tu będzie. I usuwamy po prostu te trzy punkty. I tutaj robimy kolejny taki kącik, bardziej odpoczynkowy dla naszych pacjentów, także tak to wygląda. Zobaczymy, czy ktoś używa... Nikt nie używa tej kawiarni. Bardzo się nudzisz? Czy w ogóle kogokolwiek obsłużyłeś? Chyba nie za bardzo. Coś mi się wydaje, że nie za bardzo. Zobaczcie, zero przychodu, nikt nie przyszedł. Może ten wąs odstrasza, może trzeba było się ogolić. No nie wiem. Możliwe, że jak zaczniemy budować gabinety w tamtej części, to coś zacznie się dziać. Okej, mamy tutaj kolejnych ludzi z kubizmem, którzy wymagają leczenia i którzy są w trakcie tego leczenia. I czterech pacjentów już udało nam się wyleczyć. Zobaczmy, ile miał podejść. Zobaczmy, ile z tych osób nie zostało wyleczonych. Zobaczmy statystyki. Czekajcie, to chyba musimy zobaczyć statystyki tego lekarza. No, nieskuteczne leczenie jedno, więc zdarzyło się. Aczkolwiek to i tak jest dobry wynik, tak mi się wydaje. Wypełniamy flaki kolejnego pacjenta i zobaczmy, czy to się powiedzie. Tak, udało się, czyli mamy już połowę. W takim razie zostaje nam tylko i wyłącznie wyleczenie 5 tych pacjentów i będziemy mogli przejść do kolejnego szpitala. I szybciutko w takim wypadku spróbujemy zobaczyć, czy jacyś pacjenci z kubizmem jeszcze są. Zobaczcie, całkiem sporo ich jest. Ten czeka w kolejce na oddział kardiologii. Wiecie co? To może ja zbuduję kolejny oddział kardiologii, bo widzę, że tych pacjentów, którzy czekają, jest całkiem dużo i róże nam usychają. Zatrudnijmy kolejnego dozorcę. Jest łapiduch. Zajmij się podlewaniem kwiatów, bo róże uschły. One były takie piękne, a teraz nie wyglądają zbyt imponująco. No i oczywiście budujemy to pomieszczenie. Pomieszczenie, które miało być oddziałem kardiologii. I tutaj sobie postawimy. Na szczęście już teraz nie muszę martwić się tak bardzo o to, żeby te pomieszczenia układać ciasno, bo mamy już wykonane większość takich potrzebnych rzeczy, więc to jest jakby tylko dodatkowa sprawa. I bardzo ważna sprawa, jeszcze dodatkowa, klimatyzacja, bo ja wszystkie te klimatyzory umieściłam w środku, w budynkach, w związku z tym, znaczy chodzi mi w pomieszczeniach, w gabinetach, więc tutaj zrobiło się po prostu gorąco w tym momencie, ale już sytuacja jest opanowana. Tak samo zresztą tutaj, chociaż może dorzucę wam tutaj klimatyzację, macie...
Maciej, nie narzekajcie, chociaż ci kaszlą, to może się przeziębili. Może za blisko klimatyzacji siedzicie. Tak akurat przeuważyłam to. I zobaczcie, mamy tyle osób, które wymagają szkolenia. Nie teraz. Pikseloza, jak najbardziej wymagane szkolenie. Nie teraz. Nie teraz nie będziemy szkolić nikogo w tym momencie. Mamy ważniejsze rzeczy do ogarnięcia. Przede wszystkim, zobaczcie, obolała noga, nowa choroba. W takim razie, słuchajcie, niech pacjent poczeka, my zbudujemy za chwileczkę gabinet, właściwie oddział. No i mamy reporterkę, w takim razie zróbmy wrażenie na VIP-ach ładnym szpitalem. Mam nadzieję, że zdążą podlać kwiaty, a my budujemy, słuchajcie, oddział, gdzie ty jesteś? Ortopedyczny, dokładnie to chciałam zbudować i wykorzystujemy do tego tą strefę, tylko zróbmy to w ten sposób. O, tutaj będziemy wszystko mieli. Reporterka dotarła do szpitala, w takim razie szybciutko my zajmujemy się budową tego oddziału. Kwiaty wyrzucamy na zewnątrz, bo one miały na zewnątrz tutaj ładnie wyglądać. Tak samo klimatyzacja, widzę, że teraz zabrałam tą klimatyzację, to tutaj może, chociaż w sumie może jeszcze nie jest tak dużo, nie potrzeba tak dużo, że tak powiem, bo tutaj mamy trzy klimatyzatory na zewnątrz, więc raczej powinno to sobie już wystarczyć do zrobienia wszystkiego, czego potrzebujemy, czyli do ochłodzenia. Nie wiem, co w ogóle ja mówię. Coś mi się strasznie zamotało. W każdym razie ustawiamy stanowisko pielęgniarki w tym miejscu i urządzenie odlewnicze. Trochę mało wykorzystałam tą przestrzeń, ale myślę, że i tak jest nie najgorzej. Chociaż ten klimatyzator, czy on tutaj jest potrzebny w tym miejscu? Może by się udało wcisnąć jednak jeszcze jeden stół. Jeszcze jeden stół takcyjny? Nie, to chyba, słuchajcie, jednak mimo wszystko się już nie powiedzie. Musielibyśmy go ustawić tutaj. O! Okej. Czyli jednak się da. Da się. Zatrudnimy sobie pielęgniarkę. Chociaż wydawało mi się, że dostałam komunikat, że za dużo mamy pielęgniarek i one się nudzą, więc możliwe, że jednak zaraz ktoś będzie tutaj pracował. I słuchajcie, mamy nagrody za rok. Zobaczmy, jakie nagrody w tym roku udało nam się zdobyć. W poprzednim roku chyba nie zobaczyliśmy w ogóle, co to było. Otwieramy nagrody. Wschodząca gwiazda, pracodawca roku, nagroda ulubieńca pacjentów, najlepszy szpital badawczy. Także całkiem nieźle. Chyba najwięcej nagród w karierze mojej, bo nigdy nie zdobyłam chyba 4 nagród na raz. Także jest dobrze, jest bardzo dobrze, ale widzę, że mimo wszystko pielęgniarkę trzeba zatrudnić. Taką, która umie na oddziale pracować, więc już mamy to ogarnięte. Także pacjent, który przyszedł znowu chorobą z obolałą nogą, będzie mógł wylądować w gipsie prawdopodobnie. I mamy nową chorobę, kompleks nowych szat. Pacjenci są święcie przekonani, że mają na sobie ubrania, wkrótce poznają nagą prawdę. Wyślemy pacjenta na leczenie w psychiatrii. Ja muszę zobaczyć, co to ma znaczyć. Czy my tu mamy jakiegoś golaska? Czy w tym momencie... Dokładnie tak. Pani sobie tutaj w trampkach paraduje, myśli, że ma zarąbiste ciuszki, a tak naprawdę jest naga, nie będziemy się przyglądać jej z bliska, bo wcale nie mam jakoś ochoty jej oglądać. Mam nadzieję, że zrozumie swój błąd i że uda ją się wyleczyć. Swoją drogą teraz patrzę, że zobaczcie, nagle pojawiły się gigantyczne kolejki do gabinetów internistycznych, więc budujemy sobie kolejne pomieszczenie. Kolejny gabinet internistyczny. Tutaj już niestety się nie zmieści. Ucieczka przy duchach w takim wypadku jest dość ciężka, ale jakoś muszą sobie nasi pacjenci poradzić, muszą przeżyć to. Jednak jesteśmy w szpitalu, śmierć w szpitalu się niestety zdarza. No i musimy zaakceptować ten fakt. Zbudujmy ekspres do kawy. Niech tutaj nasi pracownicy mają ekspres do kawy, bo zapomniałam o tym wcześniej, wiecie? Także teraz spojrzałam, przypomniałam sobie, no i klimatyzacja, teraz kontrola temperatury, no właśnie, zagotowałby się nam ten internista tutaj, którego swoją drogą chyba nie mamy, a nie, jednak jest pani doktor Sabrina, także ona sobie już tam lezie. Zobaczcie, jaka pewna siebie, idzie gotowa do pracy, no i oczywiście przydałyby się w takim wypadku ławeczki. O tym też warto pamiętać, tylko tak, tutaj znowu jest to wąskie przejście, a niech tam mają dwie ławeczki. Ludzie uciekają przed duchami. Czy ktoś może się wziąć do roboty? Widzę, że tutaj naprawiają cały czas maszyny, cały czas coś się psuje, ale niestety jest problem mimo wszystko z tymi duchami. Kwiaty niepodlane, zatrudnijmy jeszcze jednego dozorcę. O, ten jest całkiem niezły, bo ma wszystkie umiejętności, których my potrzebujemy. Proszę pozbyć się ducha. Teraz podlewasz kwiatki, naprawdę?
Duch. Okej. Okay. Duch znika. Ona wyciąga miotłę, nie wie czym z nim walczyć, ale chyba jednak sobie poradziła. No dobrze, Grunter sobie poradziła i my zobaczmy, ile pacjentów z kubizmem jeszcze mamy do wyleczenia. 5. Czyli dalej chyba walczymy z diagnozą tego pacjenta. Właściwie tych wielu pacjentów, bo tych pacjentów z kubizmem przynajmniej 4 w tym momencie widzę, więc mamy potencjalnie ludzi do wyleczenia już na ten moment gotowych. Tylko utknęli w kolejkach. Oni nie mogą trafić do specjalisty, bo utknęli w kolejkach i to mi się nie podoba. Kompletnie mi się to nie podoba. Tutaj mamy kolejkę trzyosobową i wiecie co? W takim razie dostawmy jeszcze jeden gabinet. Jeszcze jeden gabinet internistyczny obok tuż. O, i teraz będziemy mogli... O nie, kolejne trzęsienie ziemi! Naprawdę będzie mi teraz cały czas się wszystko telepało, akurat w momencie, kiedy robimy remont, kiedy budujemy nowy gabinet, to nie powinno tak wyglądać. No ale niestety tak to właśnie jest, na takie rzeczy nie mamy wpływu. Zobaczmy wiadomości, bo tutaj mamy wyzwanie, zarób 100 tysięcy. Proszę bardzo, zarabiamy, mam nadzieję, że się uda. No i kolejny raport taki... Wspomniała o tym, że istniejemy, więc to zawsze coś. No, następnym razem mam nadzieję, że będzie lepiej. Nie wiem, co im się nie podobało. Dostawiałam nawet róże, żeby tutaj było pięknie i miło, a w efekcie wcale to nie pomogło. Zobaczmy, czy mamy jakiegoś internistę. W tym momencie nie. I teraz mnie zastanawia, czy mamy kogoś... Nie mamy nikogo, kto mógłby tym internistą tutaj być. Dobra, w takim razie bierzemy sobie tego, który ma diagnostykę, bo tutaj jak najbardziej to się przyda. W międzyczasie psują się kolejne rzeczy. Oczywiście jest to dość naturalna sprawa po... O nie... Pan umarł na obolałą nogę, naprawdę? Naprawdę? Jak ciężko jest wyleczyć obolałą nogę? Nie, jesteśmy lekarzami, nie możemy się tym zajmować. Zostawmy to specjalistom. Mam nadzieję, że tutaj w ogóle ktoś teraz pracuje. Panie Tobiasie, gdzie pan jest? Schował się. Ukrył się i nie wiadomo, gdzie jest. Możliwe, że poszedł na urlop. O, proszę bardzo, wrócił pan. I co? I pacjenta nie wyleczył? I nie wyleczyliśmy pacjentów z pikselozą. Znowu się zaczynają sypać sprawy. Nowa choroba, kisiel we krwi. Schorzenie skóry spowodowane przez wyciek deseru do krwiobiegu. Pacjentowi należy wstrzyknąć antyżelatynę. Wyślemy pacjenta na leczenie w gabinet zastrzyków. Dobrze, nowa choroba. Na szczęście mamy gdzie tych pacjentów wyleczyć. No i tym razem niestety nie wyleczyliśmy pacjentów z pikselozy. Nie wiem, dlaczego się w ogóle to nie udało. Wcześniej było tak dobrze. No ale cóż, to się zdarza. Nie zdobyliśmy pieniędzy, więc wyzwanie nie było jakieś bardzo, bardzo ważne dla nas. Chociaż no wiadomo, że fajnie byłoby jednak je zrealizować. No i w takim razie słuchajcie, czekamy, aż uda nam się wyleczyć kolejnych pacjentów z pikselozy. Znaczy nie z pikselozy, znowu się pomyliłam. Czekamy, aż uda nam się wyleczyć kolejnych pacjentów z kubizmu. Właśnie jest jeden tutaj czeka w komorze dekontaminacyjnej. Zobaczmy statystyki. O nie... 19 zdiagnozowanych pacjentów, tylko jeden wyleczony, 3 zgony. To nie wygląda dobrze. Jednak wydaje mi się, że powinniśmy trochę bardziej popracować nad kimś, kto mógłby mieć lepsze specjalności tutaj. No bo wiecie, internista? To nie musi być internista. Zobaczmy, czy mamy jakiegoś super lekarza. Może pan Miles sobie lepiej poradzi. Proszę stąd iść. A, zapomniałam, że w trakcie leczenia nie możemy wyrzucić jej. Dobrze, udało się, masz szczęście, ale i tak idź gdzie indziej, idź znajdź sobie inną pracę, a pan zostaje tutaj. Już? Nie, idź stąd, ty nie pracujesz tutaj, ty pracujesz tutaj. Tak? Pracujesz? Ciężko jest niektórym wytłumaczyć, co mają robić. O, proszę, dobra, zawrócił, ogarnął się. W takim razie czekamy na kolejnych pacjentów. Tak jak mówiłam, zobaczymy się za chwilkę, gdy uda mi się ich wyleczyć. Już idzie kolejny, więc myślę, że to trochę szybciej pójdzie niż wcześniej. No i znowu wykryto epidemię. W szpitalu szaleje choroba crossfita. Zobaczmy, jakie są objawy. Mimowolne rozciąganie, wykonywanie ćwiczeń aerobowych oraz zwiększona dbałość o zdrowie. Mamy w tym momencie kilka osób w takim razie do zaszczepienia. Zwolnijmy troszeczkę, bo musimy jakoś te osoby znaleźć. Wydaje mi się, że to będzie trudniejsze niż znalezienie osoby, które chodzą jak mumie, bo wiecie, jak mamy wiedzieć, że ktoś
jest nad wyraz aktywny, może ta pani. Ta pani widać ewidentnie się rozciąga, okej. Czyli mamy już jedną osobę, 5 osób zainfekowanych jeszcze do znalezienia. Mam nadzieję tylko, że nikt nie ucieknie w tym momencie. Czy ty czasem nie potrzebujesz szczepionki? Dobra, wydawało mi się w takim razie. Szukamy dalej. Mamy dużo pomieszczeń, więc ciężko będzie wytropić taką epidemię, ale może się uda. Tutaj widzę, że ktoś tu się... Okej, ta osoba już jest zaszczepiona chyba. W takim razie tym się nie przejmujemy. Czy pani się przyciągnęła? Raczej nie wygląda na zbytnio pobudzoną. Musimy znaleźć, zanim ludzie uciekną. Ta osoba chyba jest po prostu wyleczona. Szukamy w takim razie dalej. Jest! Akurat się zawiesiła na chwilę gra, bo dostałam komunikat, ale tak. Mamy też kolejną osobę, Mim. Ja tutaj staram się delikatnie wszystkich ogarnąć. Proszę bardzo, Golas, który robi pajacyki. Też do zaszczepienia? I w takim razie... O nie! Mamy za mało szczepionek. Choroba zakaźna się rozprzestrzeniła. Zobaczcie, jak bardzo szybko rozprzestrzeniła się ta choroba. I jak mieliśmy znaleźć te osoby? Przecież było 5 zainfekowanych, nagle zrobiło się zakażonych 21, więc nie udało się. To było bardzo, bardzo ciężkie. Ale mamy nową chorobę serca, przyspieszone bicie serca. I to jest coś, co będziemy leczyć operacyjnie, więc mam nadzieję, że to